powiem wam tak. Jesteśmy na żelaznym poranku z grupą bardzo dzielnych dziewczyn. I jesteśmy, gdzie my jesteśmy, dziewczyny? Centrum Łąkowa w Radkowie. Czyli na końcu świata. Jesteśmy na warsztatach Kobiety na końcu świata. I częścią naszych warsztatów są właśnie ćwiczenia, joga, żelazne poranki, wyjścia w góry, czyli to, co lubimy najbardziej, tak? Tak! Wow! Dzisiaj wyszło słońce, bo my już od rana jesteśmy na macie. I powitaniami słońca właśnie wywołałyśmy to piękne słoneczko zza chmur. Moi drodzy, napiszcie, że jesteście, że ćwiczycie z nami, że jest power i energia, co najmniej taka jak u nas, a jak nie, to my ją wam przekażemy i zaczynamy od truchtu w miejscu, albo biegniemy w kółeczko i wszystkie dziewczyny się przywitają. Cześć, Ola! Chodźcie! Chodźcie! Proszę powiedzieć wasze imiona. Dzień dobry. Jest nas naprawdę, to jeszcze raz. A my? Halo. A my cały czas truchtamy w miejscu, nie było imion, to jeszcze raz. Ola. Aha. Kasia. Biegniemy. Asia. Klaudia. Paulina. Oliwia. Asia. Asia. Krystyna. Basia. Mariola. I cały czas truchtamy. Dziewczyny musiały się przekonać, że to urządzenie nie gryzie, bo się trochę obawiały. I co, nie jest źle? Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Dobra. Zostajemy w staniu i teraz zaczynamy wystawiać prawą i lewą nogę do boku i dodajemy ramiona. Wydech, wydech. Nisko na kolanach. Aha. Ręce wysoko. I jest to tak zwany nasz pajacyk chodzony. Ale to jest, wiecie, taka pierwsza opcja, a my lubimy, jak jest mocniej. I dlatego zaczynamy skakać. Tak, teraz prawdziwy pajacyk. Mocno, wysoko, kolana na zewnątrz. Nie zapadamy się w klatce piersiowej. I 8, 7, razem, 5. Super, 4 i 3 i 2 i 1 i marsz, moi drodzy. Jest zadyszka? Troszeczkę, lekka, lekka. Jak u was jesteście? Dziś biegamy, a jak biegamy, ćwiczymy, gimnastykujemy się. Fantastycznie. Połóż ręce na tyłu głowy i teraz zaczniemy przybliżać kolano do przeciwległego łokcia. Dzisiejszy trening upływa pod znakiem, pod takim pytaniem, czego pragną kobiety. My już miałyśmy okazję o tym porozmawiać. Jeśli chodzi właśnie o sprawy fit, to czego my pragniemy, to nie jest skomplikowane. I jest to tak, chcemy być sprawne, chcemy mieć płaskie brzuchy, chcemy mieć szczupłe uda, jędrne pośladki i brak celulitu. Chcemy zrzucić parę kilogramów i dzisiejszy trening właśnie to wszystko pomoże nam osiągać. I jeszcze łokieć, kolano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, brzuch popracował. Cały czas ramiona zostawiamy z tyłu głowy i teraz będziemy robić przysiad. Nisko biodra, plecy wyprostowane. Podnosimy się i jeszcze raz skręt, raz. Dwa. I przysiad. I skręcamy. Tak, żeby poczuć mocno pracę mięśni brzucha. Dwa. I hop. I raz. I dwa. Jak tam dziewczyny? Widzę. Żyjecie? Jeszcze. Jeszcze żyją. Dobra. To co, ćwiczymy dopóki co? Przestaną żyć czy co? Cztery powtórzenia przed nami. Nisko przysiad. Hop. I hop. Nisko biodra do tyłu, kolana na zewnątrz. Ile jeszcze powtórzeń mówiłam? 8? Coś takiego? Nie, chyba. Dobra, ostatni. Hop i hop. Opuszczamy ramiona. I step touch. Cały czas musimy podnosić tętno. Chcemy być sprawne, chcemy być szczupłe i chcemy mieć super energię. Dzisiaj idziemy w góry. Gdzie idziemy, Asiu, w góry? Idziemy na Szczeliniec i pozdrawiamy schronisko
Szczeliniec, bardzo serdecznie. Będziemy tam za chwilę, oczywiście pozdrawiamy. Jest to o 14.30, tak? No to za chwilę, no to prawie za chwilę. Dobra, dziewczyny, heel back, uczyłyśmy się. Pięta do pośladka. Hop, hop. Rozgrzewka fitnessowa to jest to, co też bardzo lubimy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i kolano góra. Góra, na zewnątrz, góra, góra, dodaj ramię, hop, 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 hop. Ja widzę, że wszystkim przed ekranami nasz żelazny poranek idzie doskonale. Jest nas duża gromada ćwiczących, co bardzo, bardzo nas cieszy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie, jakie dziewczyny? Dobra, prawie już jesteśmy rozgrzane, ale prawie. I dlatego kolejne ćwiczenie. Łączymy ze sobą dłonie i dotykamy kolanami o dłonie. I możemy zostać w takim marszu. A co możemy zrobić więcej? Podskakiwać. Skip, a podskakiwać. Dziewczyny, jak jest moc i chłopaki, to podnosimy kolana. Skip, a tak. To ćwiczenie lubimy wszyscy, mniej albo bardziej, ale jedno jest pewne, że to jest bardzo skuteczne ćwiczenie, bardzo dobre. Jeszcze 5 sekund, wysoko kolana i 3, 2, 1, wow! Mamy to, prawa noga do przodu, lewa zostaje z tyłu, wypad. Chwilę odetchnięcia, ale tak cały czas. Niech pracują nasze nogi, niech pracują nasze biodra. Wyciągnij ramiona do góry, wdech i z wydechem otwórz klatkę piersiową, opuszczając łokcie. Wdech i wydech. My się odwracamy w stronę słońca, czerpiemy tę energię. W ogóle ono wyszło na nasz żelazny poranek. Jakby czekało, zrobiło nam super fajną, przyjemną niespodziankę. I wydech, ręce na biodra. Wyprostuj prawą nogę, ok, i zginamy. Wyprost i zgięcie. Tak, niech popracuje jeszcze uda, bo to też nasze marzenie. Szczupłe uda. My tutaj robiłyśmy parę wywiadów i mniej więcej wiemy, czego chcemy. I 3, i 2, i 1. Dobra, zmieniamy nogę. Lewa noga do przodu, prawa do tyłu i jesteśmy w wypadzie. Nisko, jak najniżej biodra. Ok. Kolano nie przechodzi linii palców. Najlepiej kolano lewej nogi. Niech zatrzyma się nad piętą. Z wdechem ramiona do góry. I z wydechem opuszczam, otwierając klatkę piersiową. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeju, to słońce tak dogrzewa. Jest tak przyjemnie. Wdech, wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech, połóż ręce na biodra, wyprostuj przednią nogę i zgięcie. Wdech, wydech, super, tak, to lubimy. Same przyjemności. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, łączymy ze sobą nogi i teraz są dwie opcje. Wystawiamy jedną i drugą nogę do tyłu, hop, hop. Hop. Albo, dziewczyny, gdzie wam tam uciekłyście? Podskoki! I robimy nożyce pionowe. Przód, tył, przód, tył. Dynamika, moc, energia. Uuu! Mamy to. Mi się już kończy. Jeszcze chwilę. Niech się już kończy. Ale my się jeszcze dobrze nie rozgrzałyśmy. Hej! Jeszcze trochę. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, jest! Mamy to! Stajemy w szerszym rozkroku. Palce na szerokość, szeroko wystawiamy na zewnątrz, ręce na biodra i plie schodzimy. Góra, dół i góra. Nie pochylamy się ani do przodu, ani do tyłu. Pięknie, tak jest. Czujemy wewnętrzne uda? Wszystko czujemy. To lubię najbardziej. No już po tym dzisiejszym treningu to rzeczywiście możemy czuć wszystko. Będziemy doskonale przygotowane, żeby iść w góry. Przed nami piękna wycieczka
na Szczeliniec. Idziemy tam do schroniska i Jasia nam zdradziła, że tam będzie na nas czekało jakieś pyszne ciasto. Więc musimy poćwiczyć, żeby sobie bezkarnie zjeść to ciasto. Najpierw obiad. Oj tam, obiad. Obiady są przereklamowane, ale to ciasto! Zostajemy na dole, ręce jeszcze raz na tył głowy za uszy i robimy skłony w jedną i w drugą stronę. Mięśnie skośne brzucha bardzo nie lubią tego ćwiczenia i dlatego te wszystkie boczki, które się gromadzą w tych miejscach, właśnie teraz spalamy. Nisko biodra, dziewczyny. Wydech, wydech. 8, 7. Czujecie moc? Tak. Za bardzo. 4, 3, 2, 1. Pion, wyciągnij ramiona do boku i pomału prostujemy nogi. Ale naprawdę pomału. I teraz palce. Pięty, palce, pięty i truchtamy w miejscu. I teraz truchtamy, albo idziemy, maszerujemy, unosząc wysoko kolana. I dziewczyny, jeszcze raz drugą stronę. Krążymy, pokazujemy się naszym dzielnym, porannym ironkom. Jeszcze troszkę, jak jesteśmy w pokojach, to truchtamy w miejscu. Jeszcze jedno krążenie. Okej. Okay. Wracamy na swoje miejsca i truchtając cały czas robimy krążenie ramionami do przodu. Obszernie. Jeśli bieganie to jest teraz za dużo, przechodzimy do marszu. Uwaga, zmiana kierunku. Krążymy w tył. Jeszcze 3, 2, 1. Ok, zatrzymujemy się. Połącz ze sobą stopy. Wyciągnij ramiona przed siebie, spleć w koszyczek, wyciągnij wnętrza dłoni w przód i z wdechem unieś ramiona do góry, tak żeby się wyciągnął. Podciągnij ogon pod siebie, żeby nie zapadać się w odcinku lędźwiowym. Weź wdech i z wydechem zrób skłon w jedną stronę, wypychając biodra do boku i rozciągając prawy bok tułowia. Aha. To jest skłon do boku, nie do przodu, nie do tyłu, tylko do boku, żeby wyciągnąć bok tułowia. Z wdechem wróć do góry i z wydechem skłon w drugą stronę. Ręce doprostowane, koszyczek dłoni fajnie rozciąga nam wszystkie palce. A nasze poranne przyciąganie, nasza energia, coś co lubimy najbardziej. Z wdechem wróć do centrum, rozpleć dłonie i pomału opuszczaj, ale tak naprawdę pomału, na wysokość barków. My już to z dziewczynami robiliśmy, dziewczyny bardzo polubiły to ćwiczenie. Trzymamy ramiona na wysokości barków i robimy takie małe krążenia. One się uśmiechają, bo wiedzą co to jest. Ale jak wy też zaczniecie to robić, to będziecie dokładnie wiedziały o co come on w tym wszystkim. Aha. Są uśmiechy, to jakie? Co? Śmiech przez łzy. Śmiech przez łzy. Takie też czasami muszą się wydarzać w naszym życiu. Dobra, i uwaga, zmiana kierunku do przodu. Ale wiecie, jak później będą wyglądać nasze tricepsy? Ajajaj, my już je widzimy. Oczami wyobraźni na razie, ale jak pójdziemy do lustra się obejrzeć, to po prostu zrobimy taki wow, no, będzie nam się podobać. 3, 2, 1, ramiona zgięte i wdech i wydech. To samo, co robiłyśmy w wypadzie i wydech, wdech, wydech, wdech. Opuszczamy ramiona i teraz złapiemy, spróbujemy złapać balans. Stajemy na prawej nodze, łapiemy lewą kostkę. Jeśli jest trudno, to możemy siebie przytrzymać nawzajem, żeby sobie pomóc. Kolana blisko siebie, rozciągamy przód uda, jednocześnie pracujemy nad naszym balansem. Wyprostuj plecy, możesz unieść prawą rękę wysoko, wyciągając bok tułowia. I teraz dla chętnych, moi drodzy, przejdźmy do pozycji tancerki, czyli opuszczamy tu, wyciągamy nogę i próbujemy balansować. Podejmujemy próbę, podejmujemy wyzwanie. Wiem, że nie jest lekko, ale to też jest nasz żelazny poranek. Wow, dobra, druga strona. Czyli co, stajemy na lewej, znajdujemy sobie takie stabilne miejsce.
rozczapiżamy palce stóp, czy jesteśmy w butach, czy bez butów będzie łatwiej. I chwytamy prawą rękę, ręką za prawą kostkę, zbliżamy do siebie kolana, wypychamy biodra i podnosimy lewe ramię. Wysoko wydłużając boki tułowia, balansujemy. Ach, dziewczyna, idzie doskonale, wyśmienicie, rewelacyjnie. Ok, i co? Pochylamy się w przód. Nogę kierujemy do tyłu, tak jakby się chciała wyrwać z tej naszej dłoni, która ją trzyma. I jesteśmy tancerkami. I wiem, co zrobimy na zakończenie. Potańczymy sobie! Tak, żeby już naprawdę z taką super ekstra pozytywną energią zacząć dzień. A mam nadzieję, że tak właśnie u Was jest. Ja już dziewczyny troszeczkę uczyłam takiego kroku. To będzie mambo. Czy któraś z Was ma ochotę zaprezentować? Las rąk, jak zwykle. Skąd ja to znam? Dobra, wypadło na mnie, więc ja zaprezentuję. Prawa noga sobie tupta w miejscu, natomiast lewa noga w miejscu, natomiast prawa idzie przód i tył, i przód i tył. I to jest mambo. I tył. I teraz bardzo dobrze, jak w tym kroku, zaangażujemy biodra. Bo wiecie, dziewczyny też lubią tańczyć i lubią się bawić. Tutaj trochę, nie wiem, czy nie za dużo naszych sekretów zdradzam w ogóle, co? Nie wiem, będę musiała to przemyśleć. W razie czego zamykam już buzię na kłódkę, już Wam nie zdradzam dalej. Ale my cały czas mambujemy, mambo, mambo. Przód i tył. Tył i przód. I jeszcze dwa. I uwaga dziewczyny, prawa noga tupta w miejscu, natomiast lewa przód i tył. I zmieniamy. I biodra angażujemy. Tak, dobrze się bawimy, oddychamy. Już troszeczkę się zgrzewamy. A po naszym dzisiejszym żelaznym poranku przed nami pyszne śniadanie, które przygotuje dla nas Klaudia. Nie widzicie Klaudii, bo Klaudia się tam schowała. Chodź, Klaudia. Klaudia, co dzisiaj będziemy jeść na śniadanie? Będziemy mieć pyszną, złotą owsiankę. Moje serce zaczęło bić mocniej. No to my chyba faktycznie musimy już szybciutko kończyć. W takim razie stańmy dziewczyny na szerokość bioder, weźmy głęboki wdech, gdzie mi uciekłaś Klaudia, i z wydechem ramiona na dół i jeszcze raz wdech, ramiona do góry, z wydechem ramiona na dół i ostatni raz wdech i wydech. I moi kochani, moje kochane, wielkie brawa dla Was, chodźcie wszystkie, bo my mamy dla Was takie zadanie, taką zagadkę. Jesteśmy tutaj od wczoraj, ale już zdążyłyśmy się poznać, pogadać i najlepsze jeszcze przed nami. Wczoraj kto nam opowiedział... Nie ma Korneli. Nie ma Korneli, okej. Okay. Jest takie słowo wywodzące się z języka japońskiego. Tak jest. Czy pamiętamy, jak ono się... Kokoro. Mówi się kokoro. I czy ktoś z Was wie, co znaczy kokoro? My wiemy, wczoraj Kornelia nam powiedziała i to jest coś, co absolutnie się, z czym my się absolutnie identyfikujemy, co jest nam bardzo bliskie i mamy nadzieję, że Wam również. My wiemy, dziewczyny, co to kokoro, ale nie powiemy. Nie powiemy, czekamy na Was. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Zobaczymy, kto był z nami. Zobaczcie tutaj, ile dziewczyn, jak... Prawda? Będziemy czytać wszystkie komentarze, bo oczywiście transmisja będzie zapisana. Jest mój mąż, ale mocna kobieta, brygada na żelaznym powerku. Girl power jest! Kuba jest, dzień dobry, zobaczcie, panowie są. Danusia, cześć Danusiu, Arleta, Honoratka. O, dziś biegamy? Biegamy, a jak? Sylwia, Aniela, Zuzia, dzień dobry. Kto? Aga, dzień. A są panowie, oczywiście. Żelaźni. Krysia, serdecznie miłego dnia, dziękujemy. Ale widoki, aż miło ćwiczyć, zgadza się. Ola, ja liczę, jeszcze 8 powtórzeń, czuwaj. Dobra, dzięki Robert, dzięki. Ja wiem, że na siebie zawsze można liczyć. Mam nadzieję, że ty też ćwiczyłeś z nami, a nie tylko liczyłeś. Szyderco ty jeden. On zaglądał do szufladki w kuchni. No ja wiem. Nawet się zrymowało. Aga, jak nam zazdrościsz? Uraz pleców. Okej, to trzeba teraz zregenerować plecy, ale my zapraszamy tutaj do nas. My będziemy przyjeżdżać i tutaj razem ćwiczyć jeszcze
wiele, wiele razy. Dobrze, za chwilę zaczniemy odpowiadać na wszystkie pytania, na wszystkie wasze komentarze. Tymczasem przesyłamy moc buziaków. Dziewczyny, mua, 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 mua. Udanego dnia, my idziemy na owsiankę w góry. Do zobaczenia, pa, mua.